Halo, halo, cześć, witam wszystkich w kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj ponownie rozmawiamy na temat kryptowalut. No i co tu można więcej powiedzieć, tak? Była korekta, zeszliśmy nawet 47 tysięcy niecałe było. Dzisiaj wstajemy, sam ranek i ładne, ładne odbicie. Ethereum 2,5 tysiąca dolarów. Cały rynek dzisiaj jest, powiedzmy, na plus. W dzisiejszym odcinku chciałbym z wami porozmawiać na temat dwóch ekosystemów. Takiego trendu, który moim zdaniem teraz będzie panował. I po raz pierwszy to pierwszą rzeczą, jaką chciałbym wam powiedzieć, to jest Solana, która robi ogromne wzrosty od niedawna, jak możecie zobaczyć. Niedawno była po 25 dolarów, obecnie jest to 45 dolarów. Pomimo, że rynek był w korekcie, to jest ważne zaznaczenie, że cały rynek był w korekcie, a tutaj taka Solana cały czas robiła, wykręcała chore liczby. I tutaj bym chciał wam pokazać cały ekosystem Solany, że jest tu po prostu, na Solanie jest opartych bardzo dużo ciekawych projektów. Do takich projektów należy Chainlink, Waves, The Graph, na przykład Serum, Akasha, o której wam właśnie mówiłem, Aksha Network, tutaj możemy ją znaleźć. Obecnie jeszcze Mango Markets będzie wchodzić, jest to również bardzo ciekawy projekt, jeszcze go tutaj nie ma. Oczywiście Rope Token, który dzisiaj był wart ponad dolara. To był ten token, który dostaliście za darmo. Pisałem o nim. Każdy, kto wszedł w rejestrację do Rope tokena, otrzymał 200 tokenów Rope. Na dzień dzisiejszy jest to warte około 200 dolarów, tak? Więc tutaj naprawdę fajnie. Ja to zrobiłem z dwóch urządzeń. Odebrałem 400 i jeszcze 100 Rope'a mam. Całą resztę sprzedałem, ale i tak jestem zadowolony. Jak najbardziej darmowa kaska, zawsze fajnie. No i po prostu mówię wam tu o tym, że Solana jest to potężną kryptowalutą. Cały jej ekosystem jest bardzo, bardzo silny, będzie rósł, uważam dalej. Więc dlatego warto się tutaj przyjrzeć. No a ja, tak jak mówiłem, najbardziej z tych wszystkich kryptowalut od Solany obecnie oczekuję wzrostów od Aksha Network, AKT. Tak jak wam mówiłem, mam ją w stakingu. Na 30 dni ją mrożę na giełdzie Bitmax, czyli dzisiaj Ascendex się nazywa. Tak, to chciałbym jeszcze z wami porozmawiać na temat Luna. Tutaj wam tak zaprezentuję. Token Luna, ja ją teraz na tej korekcie kupowałem. Kupowałem ją po niecałe 14 dolarów. Obecnie odbiła na 17, była nawet warta chyba 18. No mniejsza, nie będę wam tutaj ten... projekt również bardzo ładnie sobie radzi. Jest trochę dalej od Solany w ekosystemie, w market capie. Uważam, że jest jeszcze mocniejszy niż cały ekosystem Solany. I możecie zobaczyć, że choć z drugiej strony też Luna jest już wyceniana na tyle, na 23 miejsce w market capie, a dopiero patrzcie, ile ma projektów, tak? Ma UST oraz Mir i Anse. Przepraszam was bardzo za powiadomienie na telefonie. Tak właściwie ma dwie kryptowaluty są związane z Luną oraz jedna to jest USDT, to jest stablecoin, tak? Cała ta rzecz. Ale tak naprawdę Luna odpowiada za tyle kryptowalut, za taką przyszłość oraz za rzecz, za którą nie odpowiada żadna inna kryptowaluta. I tu wam chciałbym wam pokazać taki arkusz, który zrobił pan Papa, nie pan Paragraf, tylko przepraszam, El Profesor Farmer. Polecam go sobie zaobserwować na Twitterze. Gość robi zajebistą robotę. A co bym wam chciał powiedzieć? Spisał wszystkie kryptowaluty związane z Luną, jakie będą wychodzić. I tutaj możecie zobaczyć sobie, że już obecnie mamy całą aplikację Chai. W Korei jest to jedna z najpopularniejszych aplikacji do płacenia. Jest to jak PayPal u nas, a nawet można powiedzieć PayPal i Blik. To ma taki zasięg w Korei, w tamtych, no w tych znaczkach, tak? Tam gdzie się używa tego języka. Dlatego Luna właśnie tak rośnie, tak? No a tak, no to mamy tutaj Mir, Anhor, które już istnieją, teraz Swap już istnieje, nie ma jeszcze tokena. I tutaj możecie zobaczyć, że będzie parę airdropów dla stakerów Luny. Jak wziąć w tym udział? Trzeba sobie pobrać na telefon najlepiej Station Wallet, Luna Station Wallet. Tu ją gdzieś mam. Ja mam też w przeglądarce. Trzeba sobie... O, wam pokazałem, ale trudno. Trzeba sobie to pobrać po prostu na telefon najlepiej. I po prostu przesyłacie tam swoją lunę, ja tak zrobiłem teraz, i wrzucacie do któregoś z walidatorów. Ja wrzuciłem po 10 luny do każdego z największych walidatorów, więc chyba łącznie 5, tak, 5 największych walidatorów mam wrzuconych.
I będę czekał na jakiegoś airdropa. Nie wiem, to nie jest pewne, czy coś dostanę, jeżeli o to chodzi, ale jakby nie dość, że sam staking, to jeszcze jakiś walidator, może coś, może jakiś airdrop fajny, ciekawy. Dlatego polecam wam się zainteresować projektem Luna i całym tym ekosystemem, bo również uważam, że to będzie jedna z takich przyszłości, można powiedzieć, tak? Bo obecnie mamy już Bitcoina, o którym każdy wie. Mamy całe ERC-20, o którym też każdy wie, a opłaty, no opłaty są coraz tańsze. Nie będę narzekał. Dzisiaj opłata to jest $10 około, chociaż na Uniswapie dalej to jest po $25, ale no rzeczywiście widzimy, że jest progres w tych mniejszych opłatach, no ale i tak ERC-20 jest znane i stare, można powiedzieć. A tak to po prostu Solana oraz Luna wchodzą z całkowicie nowym ekosystemem, który uważam, że będzie również tutaj wyceniany bardzo silnie, bardzo mocnie i będzie to taka konkurencja dla Ethereum. Oczywiście każdy będzie odpowiadał za co innego, ale no tak samo jak jest cały ekosystem Polki, on już też jest dobrze kojarzony, a tu nagle właśnie tych dwóch jakby ekosystemów jeszcze za dużo osób po prostu nie kojarzy. Mam na myśli to, że dużo osób kojarzy Solanę, dużo osób kojarzy Lunę, ale tylko z tego powodu, że są dużo warte, że duże wzrosty zrobiły. A teraz uważam, że pora na cały ekosystem po prostu, żeby zawitał w market capie. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do następnego.